No a tu nade mną jest podłoga jednego z nich. Jest już całkowicie zrujnowane. Tu jest studnia. No. Dowiedzieli się, że teraz Fera przyjeżdża ciapkiem. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Cześć, witajcie w nowym odcinku. Witamy Was z gór. Tak jak Wam ostatnio mówiliśmy, pogoda miała tutaj być lepsza niż na wybrzeżu, więc przyjechaliśmy, no i... Nie żałujemy tej decyzji. Nie żałujemy. Absolutnie. Jest gorąco, błękitne niebo. Jesteśmy w okolicy Tafraut. W górach Antyatlasu. No a teraz szybka aktualizacja naszej trasy, czyli ołówkiem po mapie. Tu jest Agadir. W ostatnim odcinku byliśmy razem w Tiznit. Pojechaliśmy w okolice Sidi Ifni, na tą piękną plażę, gdzie była brzydka pogoda, a potem wróciliśmy całą drogę przez góry Antyatlasu do miejscowości Tafraut. I tutaj właśnie rozegra się cały odcinek. Tafraut i okolice słyną z upraw migdałów. No jest tu po prostu przepięknie. Przepięknie właśnie, no to już jest taka końcówka ich kwitnięcia, ale jeszcze cały czas drzewka są piękne, zakwitnięte. No jest mnóstwo pszczół, zbierają właśnie ten migdałowy miód. Który mamy. Chyba. Który mamy, tak. Tak, w ogóle tutaj w Tafraut odbywają się święta, takie fiesty pod koniec lutego. Oni właśnie tutaj celebrują to, że te drzewa tak pięknie kwitną, że dadzą owoce. No i tak tutaj chcieliśmy przyjechać pod koniec lutego, ale niestety trochę nam się zeszło. Niestety i mamy... przyjechaliśmy w marcu, no. Marcu, ale też jeszcze się. To wszystko kwitnie. Ale miejscówka jest po prostu, widoki są takie piękne, że co chwilę się zatrzymujemy. No nie da się szybko tu jechać. Droga kręta, góry, doliny, no cudownie. Ale jest czad. Dobra. Lecimy dalej. Zobaczyć, jak wygląda to Tafraut. No i przed Tafraut zatrzymaliśmy się w takiej niewielkiej wiosce, bo chcieliśmy Wam pokazać, jak ludzie tutaj żyją, jak budują domy w tak trudnym terenie, no i jak tu wygląda to życie. Także chodźmy, zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje. Sam jestem ciekaw. I idę teraz między dwoma budynkami. No a tu nade mną jest podłoga jednego z nich. Zobaczcie, jak wygląda strop. Jakieś po prostu patyki poukładane, deski, jakaś kora, no genialne rozwiązanie. Ojejku, ależ to jest pięknie, naprawdę, słuchajcie, mówię wam. Idziemy właśnie wzdłuż jednego budynku, który jest w trakcie budowy. Widzicie, w tych warunkach tak się to robi. Ciekawostką w tych wioskach jest, że właśnie te nowe domy budowane są na miejscu takich starych, glinianych, tak jak na przykład tutaj widzicie tą ścianę. Ona już się trochę rozsypuje. No i wiadomo, deszcz, zmiany temperatur powodują, że te domy się po prostu rozpadają. I niektóre są już całkowicie zniszczone. Podejrzewam, że je po prostu rozbierają całkowicie do ziemi, do fundamentów i stawiają nowe. Troszeczkę teraz nowszą technologią, używając cegieł, pustaków. No tak jakby chociaż widzicie to miejsce. Ono jest już całkowicie zrujnowane. Podejrzewam, że niedługo ulegnie całkowitemu zniszczeniu. I na miejscu tego, tych właśnie starych domów, powstaną takie piękne budynki. A to, że okolica słynie z migdałów, świadczą o tym te oto pestki. Tak, to nie są kamienie, to są pestki z migdałów.
Niezła hałda. Niestety jest bardzo sucho, co widać tutaj po kaktusach, agawach, nie wiem nawet co to jest, opuncja. Wszystko jest padnięte po prostu. Długo musiało nie padać. Wow! Boże, jaki głaz! Tu jest studnia. No. Tu mamy do picia jakieś kubeczki, a tu na lince mamy zawieszony garnuszek. Ale woda czyściutka. A oni tutaj znajdują wodę w każdym miejscu, nie? Mm. Tam tak sucho, a tutaj skądś jednak wypływa. Mhm. Idziemy dalej? Nie, tam się ma przejście. Odpoczywamy teraz. Znaleźliśmy kawałek cienia, ale po prostu jest taka miejscówka, jest drzewo po prostu jak parasol i z takim widokiem. No, jest po prostu miejsce jest cudowne, ale powolutku będziemy się zwijali do wanny. Piją koguty, ćwierkają ptaki. Jesteśmy już w Tafrod. Piękne miasteczko, otoczone górami. Bardzo czyste, spokojne, dużo sklepów z pamiątkami. Tak czas tutaj płynie wolno. Piękna aleja, którą tu wjechaliśmy. No i co? Pochodziliśmy trochę, ale chyba jedziemy, bo najpiękniejsze rzeczy są właśnie w okolicy tego miasta. Monika, gdzie my jesteśmy? W smerfowym miasteczku? Na niebiesko, na żółto? Ale coś się niebiesko zrobiło. Wow. Co to jest? No i dojechaliśmy na miejsce. Monia piona. Ciężko było. Ciężko było, ciężki dojazd, ale jesteśmy po prostu w takiej miejscówce. No, jest cudownie. Szok. Jakieś w ogóle kolory niespotykane w Maroku. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle, zobaczcie sami. Zaraz się wszystkiego dowiecie, całej historii tego miejsca, ale najpierw coś zjemy. Ktoś miał niezłą fantazję, żeby tak to wszystko tu wymalować. Ojej. Jak obiadek? Gotowy, mamy makaron z truskawkami i z jogurtem. O, idealnie na tą pogodę. No, na ten upalny dzień po prostu rewelacja. No, obiadek zjedzony, trzeba go teraz trochę spalić, więc wydaje mi się, że spacer pomiędzy tymi kolorowymi skałami to jest w tym momencie najlepszy pomysł. No pewnie zastanawiacie się, dlaczego one są takie kolorowe, no przede wszystkim niebieskie, głównie niebieskie. Otóż, jak legenda głosi, mieszkańcy tutejsi dowiedzieli się, że teraz Fera przyjeżdża ciapkiem i na jego cześć pomalowali je na niebieskie. Yes! Ale trafiliśmy. Super! A tak naprawdę te skały pomalował belgijski artysta Jean Veran w 1984 roku. No, nie wiem ile na to farby zużył i ile czasu mu to zajęło, ale no, jest tego sporo, tyle wam powiem. Ciekawostką jest fakt, że zużył on 20 tysięcy kilogramów farby, którą sam wyprodukował według staroegipskiej receptury. Także no, wyobraźcie sobie ten ogrom pracy, jaki tu włożył. Nie dość, że pomalował, to jeszcze sam sobie wyprodukował farbę. Jestem pod wrażeniem. No i nie możemy się powstrzymać, żeby nie wejść na górę.
i nie popodziwiać tej pięknej okolicy. Monika, no wyglądasz w tych spodniach tutaj zjawiskowo. Ja nie wiem, tutaj chyba fotomodelki powinny przyjeżdżać na sesje zdjęciowe. Belgijski artysta chlapnął mnie farbą. Dawaj, dawaj, Munia. Już niedaleko. No i szukamy tu wejścia, słuchajcie, ale coś tu ciężko jest, nie? Żeby tam wejść na górę samo. No, ciężko. Te głazy są takie ogromne. Chociaż dobrze się po nich chodzi, ale... No. No nie spodziewaliśmy się, że będziemy mogli zjeść tutaj śniadanie w tym pięknym miejscu, bo różne opinie słyszeliśmy. Jedni mówią, że można tu spać, drudzy mówią, że nie można. Nam się udało. Spędziliśmy tu bardzo cichą i spokojną noc. Nie wiem, ta cisza była niesamowita. Nadal jest. Nadal jest, dokładnie. Nic nadal nie wieje, po prostu ptaszki tylko od czasu do czasu słychać. Także jemy teraz śniadanko i pojedziemy na rowerki po tych wąwozach. Musimy troszeczkę spalić kalorii. Są tutaj piękne formacje skalne, które postaramy się Wam pokazać. Ranek był rzeźki, ale już robi się gorąco, jak tylko wyszło słońce. My dziś na śniadanko mamy marokańską makrelę. Trochę trzeba się posilić przed tą wycieczką rowerową. No i mam nadzieję, że Paweł da radę, bo ostatnio się trochę pochorował i jeszcze niestety kaszle. No, będzie ale okay. Zobaczymy. Jak nie, no to jak nie będzie miał siły, no to przejedziemy się kawałek i wrócimy do bazy. Brawo! No w prawo, która gąsienica? Tam gąsienica? I co, ma ogonek z tyłu? To jest delfinek może. No do głosowania te tablice, widzisz? O, tam cała ta rura pękła. Ściskaj ją szybko. Jest. Wąż się uszkodził, czy co? To taki kawałek. Węża. No, pękł cały wąż. Mam nadzieję, że to ja tylko to. Nie wiem, czy ja nie wiem, czy ja przywaliłem, bo tu nie widać, żeby coś było przywalone. Czy tu przywaliłeś, prostu, Paweł, idź zobacz, jak tam zaryłeś w ziemię. No, tak jak wczoraj trochę drasnęliśmy przodem, tak dzisiaj tam walnąłeś tyłem i to ostro. No na szczęście urwało się to w takim miejscu, że jeszcze mogłem to jakoś szybko naprawić. Po prostu urwałem to do końca, wkręciłem tą końcówkę, tutaj ten kranik z powrotem. Użyłem tutaj opaski zaciskowej, tylko że problem jest taki, że nasz kranik pękł tutaj w tym miejscu, gdzie jest ta opaska. No na szczęście jak skręciłem tą opaskę, no to mi ścisnęło tu cały kranik. Na razie działa, w sensie, że nie cieknie. Taka przygoda, słuchajcie, ale przynajmniej mam teraz limit ciapka, gdzie mogę w nim wjeżdżać, a gdzie nie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Monika mi odradzała od początku, ale... No. Właśnie staliśmy sobie tam na tej górce. No i tu jest taki ogromny dół. Jak Paweł podjeżdżał tu z powrotem pod tą stromą górę, no to zawadziliśmy tyłem. No, tak jak mówił, właśnie mu odradzałam, ale
chciał wypróbować możliwości ciapka, no to wypróbował. Teraz już wiemy. No taka stroma ta górka. Tu jeszcze są ślady, jak zaryliśmy tyłem. No i chciałem teraz przyczepić tutaj na tretytkę ten nasz kranik w innym miejscu i patrzę, że tutaj cały zderzak nam się wypiął ze spinek. Na szczęście nic nie jest połamane. Zaryłem tu całym tyłem, o zobaczcie, dolna część całkiem odpada. O, nawet trochę ziemi nabrałeś. No, nabrałem dużo, muszę to wytrzepać. Nawet na butli gazowej coś jest. Kurde, to było bardzo nieodpowiedzialne z mojej strony, naprawdę. No i jeszcze jedno uszkodzenie. Troszeczkę mi się tu powyginęła tutaj. Nie wiem, co to za część jest, no. Pod spodem auta. Boże. Się porządnie zaryło. No, muszę to wyklepać. W Polsce trzeba będzie to podmalować. Jakimś tam skutecznym środkiem. No i dobra, sprzątaj to. No, najważniejsze, że się udało naprawić, bo to jest czysta woda. No, mieliśmy jechać na rowery, ale nie jedziemy. Jedziemy do miasta. Musimy kupić kranik, zobaczyć, czy tam mają takie części. Może jeszcze albo coś do uszczelnienia tego kraniku połamanego, co jest... No, nie wiem, zobaczymy. Trochę no, musimy to po prostu naprawić i zabezpieczyć, no, żeby nam nie uciekała woda czysta. No, bo jedziemy na pustynię, także... Jest to akurat ważna, istotna rzecz. No nie możemy mieć wycieku. No, każda woda teraz jest trudna do zdobycia i no, mieć wyciek czystej wody to jest masakra w tym momencie. Dokładnie. No dobra. Także będziemy się z Wami żegnać. W następnym odcinku może pokażemy, jak to wszystko naprawimy. No, dzięki, że byliście z nami. No, cieszymy się, że jest nas coraz więcej, także zapraszamy nowych widzów do subskrypcji, zostawcie jakiś komentarz, dajcie lajka. Łapkę w górę, łapkę na w pocieszenie. Górę. Tak jest. I dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, hej. Hej.